Dotychczasowy pasterz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, został mianowany arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Decyzja Ojca Świętego ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza biskupa Wiesława Śmigla arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Bardzo serdecznie dziękuję Ojcu Świętemu za zaufanie. I za to, że wyznaczył mi nowe zadania. Przyjmuję to oczywiście z radością, z entuzjazmem. Zdaję sobie sprawę, że przede mną trudne zadania, bo zawsze, kiedy idziemy do nowego środowiska, to musimy pokonywać różne trudności. A do tego, jak wskazał nowy arcybiskup, potrzeba odwagi i współpracy z innymi, współpracy, na którą liczę w Archidiecezji. Jestem o tym głęboko przekonany, że tam znajdę dobrych współpracowników, szlachetnych kapłanów świętych i takich, którzy są zaangażowani w ewangelizację. Jestem też przekonany o tym, że jest tam wielu ludzi świeckich oddanych Kościołowi i gotowych też współpracować. W ewangelizacji. Ksiądz arcybiskup Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 roku w świeciu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1994 roku w Pelplinie po czym pracował jako wikariusz w parafii świętej Trójcy w Kościerzynie, a następnie jako sekretarz i kapelan biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. W 1998 roku rozpoczął studia z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obronił doktorat, a w 2010 roku uzyskał habilitację. W 2012 roku został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a następnie w 2017 biskupem diecezji toruńskiej. W konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej. Pełni też między innymi funkcję przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny oraz Komitetu do Spraw Dialogu z Niewierzącymi. Jego dewizą biskupią są słowa stawszy się wszystkim dla wszystkich.